Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Let's Play Edgy Bad Beyond The Complete Adventures. Wreszcie wróciliśmy do poziomu The Aqueduct, który poprzednim razem no tak przelecieliśmy, żeby iść zaliczyć bonusowe levele, do których tak ciężko zbieraliśmy Mystery Stones. No i pora zająć się tymi oto pięknymi czterema dźwigniami, żeby zebrać drugą część Oka Horusa, który jest tu gdzieś na dole zamknięty. Więc bez ociągania zaczynamy. Tu się otworzyło, inne się pozamykało. Górę, że mamy dostęp teraz do tej dźwigni tu. Więc idziemy na dół. Trzeba całe obiegnąć. Tak, żeby inaczej. Następna furtka się otwarła. Pierwszą część Oka Horusa już dawno temu zebraliśmy przy pierwszej wizycie w akwedukcie. I ją mamy już, A, tu się otwarło. Znaczy nie musieliśmy jej wtedy oczywiście zbierać, jak tylko przelecieliśmy ten akwedukt, no ale wziąłem ją, bo żeby się aż tam do początku nie wracać, nie? Bo jak już tam byłem, to już szło to zrobić, żeby znowu po tym drogi nie nadkładać. Tu co jest? O, a tu jest taka ziemna dźwignia szkieletowa, ale bez miecza. Ciekawe, jak on zginął, jak mu miecza nie wbili. O, tu. Teraz ta jedna się zamkła i pozostaje nam wrócić na górę. Dalej się bawić dźwigniami. Ale nie skacz mi do góry i nabiegnij. Teraz tak. Jak tą dźwignię dałem na dół, to ta bramka się wtedy zamknęła, bo była otwarta, a ta otworzyła. Więc musieliśmy doprowadzić do takiego stanu, żeby obie były zamknięte. Tak jak teraz, bo wystarczy teraz nie tą dźwignię cofnąć. No i obie mamy otwarte. I tak, właśnie tak. Człowiek jak tu pierwszy raz przyjdzie i patrzy, kurde, cztery dźwignie i sobie myśli, o cholera, zaś kombinowanie, zaś szukanie kombinacji, jak te dźwignie poustawiać, żeby się wszystko pootwierało, czy co tam trzeba otworzyć. No, tu wychodzi, koniec końców wychodzi na to, że wystarczy na jedną dźwigienkę na dół, potem do góry, po przebieżce na dole i tyle. Taka podchwytliwa zagadka. No. O, tego skarabeusza też potem zbierzemy, ale to jeszcze. Minie trochę zanim do tego dojdzie. Kurde, no, kobieto. No patrzcie, na dołach kontrol, ale ona się nie łapie, no.
Ja nie mogę, co ty robisz? No kurde, kobieto! Pieprze, taki fail, no. Taki fail. Tu na razie jest zamknięte. Więc pozostaje iść tu. Już na początku taki fail, nie umieć skoczyć do góry, no. Co za obciach. Tu standardowo sobie zapisuję. I tak już 1200 ponad save'ów, nie? To ma nie mój rekord. Bo ten Mikkel nie jest już taki bezpieczny. Ile razy mi się, jak pierwszy raz przechodziłem ten level, ile razy zapomniałem o tym. Tu jest to samo, jednak tu trzeba zejść na dół. A tu mamy dźwigienkę. Ładną. Jedną z nielicznych, która nie jest czasówką. Miło, nie? W tym customie to naprawdę miło, bo tu się można we wszystkim czasówki spodziewać. Dosłownie we wszystkim. Kurde, nie lubię takich w głębi na pochyłościach, bo to się zawsze motyka za ćmie. Ta dźwignia. Tą bramkę, kratę tu otwarła. Aha, no tak. A złożyć go to już nie łasko. Tu mamy teraz taki niby tor. Z tym, że te pochyłości po boku są, zabijają Lary. A tu jeszcze nie. Obo i tak, no właśnie. Dlatego trzeba biegnąć tylko po środku. A żeby nie było za łatwo, to właśnie. Właśnie, źle się cofa. Jeszcze raz. I dlatego dali na tych pochyłościach to, że Lara się spali, żeby tak łatwo nie było uciec od tych kul. No ale tu jeszcze zastosować coś takiego, że mimo wszystko bardzo łatwo je ominąć. Nie wiem, czy to zrobili zamierzenie, czy przez przypadek nie zauważyli tego. Cholera ich wie. Next, please. I to by było na tyle, jeśli chodzi o kule. I o Jezu, się miała złapać tej rozpadającej się kładki pod swoim ciężarem. Bo ty się normalnie tako grubo, tako spasło, że przez to tyle ważysz, że się wszystko rozwala pod tobą, wiesz? Lara. No może byś się tego tak złapała, łaskawie. Ile razy mu próbować i failować na nagraniu? No. Właśnie. Dziękuję uprzejmie. Coś tak tylko ciężko, że każda dziewczyna to marzyłaby o takiej talii osy. Jaką ty możesz.
A te bloki tu jest ładny, prosty sposób. Wbrew pozorom. Apteczka mała. Ile ich w ogóle mamy? Może nawet nie pamiętam. 15 małych, 40 dużych. Ewidentnie widać, że twórcy bardziej postawili na duże apteczki. Co mi się co według mnie jest bardzo dobrym pomysłem. Niby powiecie, że ułatwienie, no ale bardziej opłacalne mi się wydaje. Aha, zapomniałem o czymś. Bo po cholera dawać dwie małe apteczki, jak można dać rzadziej, ale dużo, nie? I gdzieś to się otworzyło. Tu znowu mam małe piekiełko. Oczywiście, ła. Oczywiście tam zajdziemy, nie? Jakby nie było. Takie przyjemności nie mogą nas ominąć. Jaki fuks. Wybaczcie. Dużo widzę. Dziurka na kluczyk. Czemu on się od razu tu? Bo tu jest chyba coś tak od dźwignia bez miecza, ja. No to więc tu. Kolejny zapisik, tych nigdy za wiele, jak już to wielokrotnie mówiłem. Tu co? Aha, tu była droga. Tam. No na razie zamknięta. Aha, to potem się otwiera. No, tu jest teraz takie krążenie ciągłe między dźwigniami, więc... Aha, kurde, zapomniałem. To jest upierdliwa czasówka, jakby nie było. Trzeba się aż do początku wrócić. Pośredni zapis. Nie tu. O, zdążyłem. Trzeba to wsunąć. Tak, tak, ta... O, to było na czas. Jak widzicie. I... hopsiu. Szczęście się udało. No, prawie za pierwszym razem, bo tam przy tym jednym bloku miałem problem.
Na początku, jak przybiegłem, pierwszy raz jak grałem i przybiegła ta kładka, to nie wiedziałem co zrobić, bo nie zauważyłem, że ta kostka się tam wsuwa, nie? Potem człowiek tak myśli. Przeskoczyłem to. To się trzeba wrócić. Łe? Już ja. Ciekawe. Przejdźmy to starym sposobem. Jeszcze jeden zapis. A ty miałeś co fala z tym blokiem za mną. I siup. Nie, czyli my od razu. Czekajcie, no czekajcie, no. Jeszcze się na chwilę wrócę. Tam coś było. Jestem tego pewny. Kurde, tam chcę wejść do góry. Do tej dziury. Właśnie. Sekrecik. Jak miło. Kurczę, coś mnie... Akurat teraz coś mnie kasza zaczął męczyć. No ja to zawsze mam pojazd z tym nagrywaniem. Co to jest za dziurka? Shotgun. Tu mamy wyjście z tego, ale my jeszcze z niego nie skorzystamy. My się musimy wrócić tu i tam do tej wody. Skoczyć. Lub do wody. Czy tu coś było? Nie. A, tu jest kratka. Szmatka. A. To potem będzie. To co to? Cóż to zdziałało? Zapomniało mi się. Tu nic nie zrobiono żadnej, bo to się najpierw. To na czymś stoi się musi dźwignąć. A tu w wodzie nic nie było, nie? Nie, żadnej dźwigni. Ta kratka tam się powinna chyba dźwignąć, ale. Tegoż nie zrobiła. Dziwne. No się powinno otworzyć, no co jest? Co jest, się pytam? Tu jest dziwne jeszcze. Czy tak skryją ja? Znaczy skryją. Teraz.
płyniemy. Patrzę, czy tu jakieś dźwięki czasem nie było, żeby nie pominąć. No kurde, kobieto. Te pływanie tu jest strasznie niedopracowane, kurde. Musimy być szczery. To jest kolejna dźwignia bez miecza. Sporo ich. I nie bójcie się, wszystkie przełączymy. A tak. Się już domyślacie, że nas znowu niezły rajdzik czeka. Ledwo co do góry weszliśmy, a już nos na dół zrzucili nas. Niedobrzy ludzie. Co to było pod wodą? Było coś? Ja, coś tu jest. Aha, rozumiem. Jednak na razie się muszę wrócić. Znaczy rozumiem, ja po prostu nie pamiętałem już do końca. Jak się rozwino przejdzie, to tak nie zostaje wszystko w głowie. Słóweczka czeka, nie za dobra. Pośredni zapis. Nie tu. Chyba jakaś zam... Jeszcze raz. Ach, kurde, no... Nie mogę zmieść od razu z tego miejsca, bo kurde mi... Dźwignia nie pozwoli... na odpowiedni rozbieg. O, udało się na razie. O Jezus. Co ja zrobił? Tak to jak człowiek się musi spieszyć, kurwa. Jak go to uwielbią, jak go to uwielbią.
Robiła save przed wejściem na tę teksturkę, bo ona... No właśnie. O Jezus. Kobito, kobito. Może byś się tak uprzejmie złapała, no właśnie.